Mieszkańcy osiedla Dąbrówka protestują przeciwko budowie bloków przy ulicy Wita Stwosza w Nowym Sączu. Na niewielkiej działce ma powstać blok na 67 mieszkań. Taką decyzję podjęła we wrześniu Rada Miasta. Bloki chce budować STBS, a ulica Wita Stwosza jest jedną z kilku lokalizacji na terenie miasta, gdzie ma powstać budownictwo wielorodzinne. STBS chce się starać o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Tyle tylko, że działka przy ulicy Wita Stwosza jest jedynym miejscem, gdzie mógłby powstać od dawna oczekiwany przez mieszkańców tej dzielnicy osiedlowy dom kultury. Ta świetlica była obiecana tutaj dla osiedla Dąbrówka i my jako jedyne takie duże osiedle, no w zasadzie nie mamy się gdzie zgromadzić. No jest organizowany bieg Rocha, no to przy kościele, przy szkole podstawowej, wszystko na świeżym powietrzu, a w zasadzie no można powiedzieć, że Dąbrówka już się starzeje i tych emerytów, czyli nas, będzie przybywało coraz więcej. Dlaczego my nie mielibyśmy takiego miejsca, gdzie my moglibyśmy się spotkać? Był projekt i pomysł na to, żeby właśnie tam była świetlica, dom seniora. O, pierwszy projekt to był dom seniora i myśmy wszyscy to akceptowali, zebrania były, podpisywaliśmy, zbieraliśmy podpisy, akceptowaliśmy to. A teraz nagle ktoś zmienił, nie wiem, czy to złośliwie, czy no nie wiem, jak to rozumie, czy nawet jakaś złośliwość, czy coś, żeby tego domu nie było. Jak podkreślają mieszkańcy, ten teren był przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, dlatego wielu z nich zdecydowało się kupić tu działki. Proszę pana, jeżeli to będą 4 kondygnacje, to ja będę musiał sobie założyć żaluzję w oknach dachowych, żeby spokojnie przejść z łazienki do sypialni. Na dzień dzisiejszy. To jest chyba nikomu, nikt sobie chyba nie chciałby takie, już takie błędy powstały w Nowym Sączu, tak? Już są na ulicy Lwowskiej takie budynki, gdzie sąsiedzi się widzą wieczorami przy zaświeconym świetle wieczorem. A jak dodaje radna Teresa Cabała, nikt nie jest przeciwny budowie bloków, jednak jest to jedyna działka miejska na tym osiedlu, gdzie można wybudować świetlicę. Jesteśmy jednym, mogę powiedzieć, jedynym osiedlem, na którym nie ma świetlicy środowiskowej, nie ma dziennego domu seniora, no nic w tym zakresie nie ma. Ta działka to jest jedyna lokalizacja w centrum osiedla, na której można byłoby zlokalizować właśnie tego typu obiekt. Budowie bloków sprzeciwiają się również mieszkańcy osiedla Kaduk. Jak mówią, na ich osiedlu jest już jedno skupisko takich bloków. Ludzie mieszkają tu w skandalicznych warunkach. Mieszkać tam to jest tragedia. Nie ma chodników, nie ma gdzie wysypać śmieci. Proszę państwa, bloki są zalewane, przyjdzie większy deszcz, bloki pływają. Jest problem w ogóle cokolwiek uzyskać od STBS-u, od miasta. Nie zgadzamy się na budowę 260 mieszkań dodatkowo. Jak oni chcą tam 270 mieszkań wybudować? To jest 6 bloków, takich jak na Milenium. Proszę podjechać na Milenium, zobaczyć, jak wygląda blok. Proszę państwa, w każdym bloku jest 44 mieszkania. W każdym bloku na Milenium jest 44 mieszkania. Proszę sobie 270 podzielić na 44. Ile to wychodzi takich wieżowców, które tutaj będą stały w poprzek, pionowo, nie wiem, jak one tu będą stały, na działce przy ulicy Zawiszy Czarnego. To ja sobie tego nie wyobrażam. Radni Michał Kądziołka oraz Teresa Cabała chcą na dzisiejszej sesji Rady Miasta złożyć projekt uchwały uchylający wcześniejszą decyzję dotyczącą lokalizacji bloków. Rada Miasta na wniosek prezydenta Ludomira Hanzla podjęła decyzję bez konsultacji jakiejkolwiek z mieszkańcami. Dlatego byliśmy tym faktem bardzo zdziwieni. Chcieliśmy, powiem szczerze, przeprowadzić pierwszą w Nowym Sączu inicjatywę obywatelską. Oczywiście z niej nie zrezygnujemy. Jest to co prawda czasochłonne, bo trzeba powołać komitet, trzeba zebrać 300 podpisów i następnie tą kwestię dalej realizować. My postanowiliśmy działać szybciej i tutaj mam teczki z podpisami. Jest ponad 500 podpisów mieszkańców przeciwko budowie tych budynków. Kolejnym krokiem ma być zwrócenie się do prezydenta z prośbą o przekazanie działki, na której mieszkańcy chcą wybudować osiedlowy dom kultury. I absolutnie my nie oczekujemy od miasta pieniędzy na budowę tego domu kultury. Chcemy wybudować ten dom kultury wzorem sąsiedniego osiedla Biegonice, gdzie taki dom kultury powstał w czynie społecznym. W przypadku, gdy Rada Miasta nie wyrazi zgody na zmianę lokalizacji, mieszkańcy zapowiadają kolejne protesty.